Na samym początku chcę Cię poinformować, że partnerem tego odcinka jest producent marki AMT GastroGus, właściciel sklepu internetowego bestpan.pl. Po obejrzeniu przepisu koniecznie sprawdź w sekcji komentarzy, jaka niespodzianka czeka tam na Ciebie. Zapraszam do oglądania. Przepis na gęś, moi drodzy, rozpoczynamy oczywiście od gęsi. Mam tutaj około 4-kilogramowego ptaka. Zobaczcie, jak on przepięknie wygląda. Jest to gęś owsiana, bardzo dobra na taką do pieczenia. Fajnie przyjdzie aromatami, ale żeby tak się stało, najpierw musimy zrobić solankę. Pamiętajcie, że zawsze lepiej, żeby gęś, zwłaszcza kaszka zresztą tak samo, przeszła nawet kilka dni solanką, przyprawami, aromatami. Wtedy będzie o niebo lepsza, bardziej soczysta i skórka też będzie bardziej chrupiąca. To jest jeden z tych sekretów, gdzie idziecie do restauracji, dobrej restauracji i macie zawsze taką fajną, chrupiącą skórkę. Nie tłustą takiego flaka, tylko właśnie chrupiącą. I to dzięki temu, między innymi, że taka gęś przebywa w solance przez nawet kilka dni. Moja będzie przez około 3 dni leżała sobie w lodówce tejże solance. Mam tutaj wodę, około 3 litrów i teraz dodajemy sól. Sól w moim przypadku morską, może być też kłodawska. Także wrzucamy. Pamiętajcie, że na każdy litr wody około 30 gramów takiej soli powinno się znaleźć. To jest ten moment, żeby jeszcze dodać jakieś przyprawy typu liście laurowe, ziele angielskie i tak dalej. Musimy najpierw rozmieszać tak, żeby sól nam się rozpuściła. I tak naprawdę ta pierwsza faza początkowa przygotowania naszej gęsi będzie za nami, bo spotkamy się dopiero za 3 dni. Solanka jest gotowa, także odstawię ją sobie na chwilę na bok i zabieramy się za samego ptaka. Moi drodzy, spójrzcie tylko, jak przepięknie on wygląda. Może zdejmę go od razu, cyk, z talerza. I teraz, co najważniejsze, pozbywamy się kuperka. Wiem, że są niektórzy smakorzy tego cuda, ale ja polecam Wam ją wyciąć, cudać, wyrzucić, co tam chcecie. I teraz pozbywamy się jeszcze skrzydeł, ale nie całych, tylko tutaj od tego momentu. Tutaj i tak nie ma mięsa, a jest to świetna sprawa na rosół. Obcinamy, łamiemy. Tak prezentuje się nasza gąska. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zalać ją solanką. Jednak, żeby taką dużą gęś gdzieś zmieścić, to albo miska, albo jakiś gar duży. Ja mam tutaj brytwanę, w której to później będę ją przygotowywał. Nie mam takiego dużego naczynia, takiej miski, więc od razu w niej sobie gęś zasolę. Zobaczcie, taka duża, powinno się wszystko zmieścić. Wkładamy gąskę do środka, pasuje, myślę, idealnie. I teraz zalewamy. Pamiętajcie, że gęś musi być zakryta po samą górę, cała musi być pokryta solanką, także ja dorabiam jeszcze jedną taką porcję, zalewam i widzimy się za 3 dni. Moi drodzy, czas szybko płynie, minęły 3 dni, spójrzcie, tak wygląda gęś, w zasadzie nie zmieniła się, tylko przeszła solanką, także osuszyłem ją, przełożyłem na górną część brytwany i odkładam. Teraz przygotujemy środek, czyli nadzienie do kaczki. Będzie to owocowe, potrzebuję jabłuszka, jedną cytrynę, jedno pomarańcze, trochę miodu, jakieś ziółka i teraz wystarczy oczywiście umyte owoce przekroić na mniejsze cząstki. Pozbywamy się gniazd nasiennych, jeżeli chcecie później je sobie nałożyć, a jeżeli chcecie tylko zaromatyzować, to zostawiacie. Pamiętajcie, że kuchnia staropolska to połączenie smaków słodkich, słonych, ostrych, kwaśnych, także musimy tutaj balansować. Z tego też względu ta cytryna również w cząstki. Ona nam przepięknie tutaj wszystko zaromatyzuje, doda takiego cytrusowego zapachu, aromatu. O to właśnie chodzi. Dodajemy również do miski pomarańcze albo święta, także też można niedługo ten przepis wykorzystać. Ale też doda takiego słodkiego polotu, słodkiego smaku. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli słodką pomarańczę. Ale żeby jeszcze to dosłodzić, tak często używany
w staropolszczyźnie miód. I teraz zioła. Jakie lubicie? Ja dodaję majeranek, ale można dodać tymianek, rozmaryn. Tak naprawdę taki wkład zielny, jaki tylko chcecie. Właśnie dosyć dużo, żeby to było jednak wyraziste. Oczywiście pieprz. I całość mieszamy. No i moi drodzy, mamy gęś. Tutaj ten nadmiar tłuszczu warto zostawić, jeżeli ucięliście kuperek, tak jak ja to zrobiłem. I napychamy gęś owocami. Gęś nadziana. Przykrywamy skórą, tak jak mówiłem. Potrzebować będziemy sznur. Mamy sól. Sól po to, aby skóra stała się później fajna, chrupiąca. Także dokładnie ją tutaj obsypujemy. Świeżo mielony pieprz dla aromatu. I odrobina majeranku. Gęś, moi drodzy, gotowa i trafia do piekarnika na co najmniej 3 godziny, 3,5. Obserwujemy, musi się zarumienić, zezłocić. Skórka musi stać się chrupiąca. Co jakiś czas tłuszczyk będzie Wam się tutaj pojawiał. Łyżka i pooblewać od góry. Można też raz ją przełożyć i później wrócić do tej pierwotnej pozycji. Nie trzeba tego robić, tak więc wedle uznania. Pamiętajcie tylko, żeby piersią do góry gęś leżała. Podlewamy jeszcze delikatnie wodą. Nie za dużo, około 50 ml. Tyle w zupełności wystarczy. Gęś jest tłusta, ona się będzie wytapiać fajnie. Wszystko będzie się tutaj unosić. Także wkładam do piekarnika i będę relacjonował na bieżąco, co się dzieje. Minęły 2 godzinki, moi drodzy, odkąd gęś wylądowała w piekarniku, także jest to idealny moment, aby rozpocząć pracę nad dodatkiem, czyli kapustą. Kapustą czerwoną, kapustą modrą. Oczywiście potrzebować będziemy kapustę, mam tutaj małą główkę. Więcej nie będę potrzebował, nawet całej ja jej nie zużyję. Oczywiście tak samo dokładne proporcje znajdziecie w sekcji komentarzy albo w opisie. Do tego jabłuszko, cebulę, masło oraz jeszcze przyprawy. Zaczynamy pracę od posiekania bardzo drobno cebuli. Myślę, że na moją ilość, którą będę tutaj przygotowywał, pół cebuli w zupełności nam wystarczy. Na patelnię wlatuje masło, około 1 łyżki, i od razu wrzucamy cebulkę. Należy ją delikatnie zeszklić. Można od razu dodać 2 łyżeczki cukru, żeby szybciej nam się skarmelizowała. Następnie zabieramy się za samą już kapustę. Przekrawam na pół. Ponownie na pół. Cyk. Wycinamy pozostałości od głąbu. I teraz albo za pomocą tarki, albo za pomocą zwykłego noża siekamy. Do cebulki wrzucamy kapustę. Od razu solimy. Dodajemy pieprz. 2 listki laurowe. Oraz 4 kulki ziela angielskiego. Przemieszajmy. Następnie na dużych oczkach tarki ścieramy 1 jabłko. I dorzucamy do kapustki. Dodajemy kapkę wody. Przykrywamy i dusimy przez około 30-40 minut. I mamy to, moi drodzy, zobaczcie tylko, jak przepięknie wygląda ta gęś, niesamowicie pachnie, skórka jest chrupiąca. Mam nadzieję, że to słyszycie, przybliżę się mikrofonem. O taką skóreczkę właśnie chodziło, tak jak mówiłem, 160 stopni Celsjusza. Przez około 3,5 godzinki taka gęś spędziła w piekarniku. W międzyczasie też widzieliście, robiłem kapustę modrą. Kapustę
Odczepimy rączkę, żeby to fajnie tutaj zaprezentować. Nie powiedziałem wcześniej, zapomniałem nagrać. Dodałem jeszcze łyżkę octu, tak żeby podkręcić smaki kwasowości. I teraz tutaj mam odlany tłuszczyk gęsi. Bardzo fajnie on przyprawia, można w nim konfitować. Także dużo ma zastosowań, ale też i przede wszystkim w tym przepisie ten tłuszczyk wykorzystamy jeszcze do polania kapusty. Nada tutaj dodatkowego charakteru, głębi smaku. I tak to oto, moi drodzy, się prezentuje. Niedługo mamy święto świętego Marcina, 11 listopada. Gęś wraca do łask, staje się coraz bardziej znowu popularna. Także mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek i serduszko. W grudniu filmy codziennie o godzinie 18. Przypominam o mojej promocji. Wszystkie interesujące Was linki znajdziecie w sekcji komentarzy albo w opisie, także sobie zajrzyjcie. Zarówno to naczynie, jak i to pochodzi od naszego sponsora, także polecam bardzo. Fajnie się gotuje, sami zobaczcie, jak to wszystko pięknie ze sobą komponuje, można w tym nawet podać, nie trzeba dodatkowych naczyń, także mamy tutaj dwa w jednym. Do tego jakieś pyzy, ziemniaczki pieczone czy zwykłe ziemniaczki, pire i tak naprawdę macie wszystko gotowe.